Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od pytania. Jak myślisz, czy istnieje coś takiego jak nałogowe przeciąganie problemów, trudności, barier, niepowodzeń, pecha, wypadków czy negatywnych ludzi i sytuacji? Popatrz na Twoje życie z takiej wyższej perspektywy, z góry, na wszystkie poprzednie tygodnie, miesiące i lata. Czy regularnie lub mniej regularnie pojawiają się w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu jakieś tematy, od których już dawno pragniesz się uwolnić? Może w sferze rozwoju duchowego. Chcesz się rozwijać, chcesz aktywować Twoje talenty, Twoje zdolności wyższe, a pojawiają się ludzie, którzy Cię krytykują, próbują Cię zatrzymać, czy jakieś negatywne doświadczenia. Może w dziedzinie finansowej rozpoczynasz nowe działania, nowe pomysły, inspiracje i tutaj znów powtarza się coś negatywnego z przeszłości. Strata, długi, niepowodzenia. Może w dziedzinie miłości poznajesz nową osobę. Masz już za sobą tuzin nieudanych związków. I na początku wszystko jest idealnie. Dokładnie tak, jak tego pragniesz. By po jakimś czasie nastąpiła tak zwana powtórka z rozrywki. I znów zdrada, i znów kłamstwo, i znów godziny wypłakane, nieprzespane noce. Może w dziedzinie zdrowia już tak pięknie pracujesz nad Twoim ciałem, samopoczuciem, siłą i mocą i nagle po 2-3 tygodniach pojawia się choroba, niedomagania i słabość. Jak to? Dlaczego? Przecież cały czas koncentrujesz się na zdrowiu, na szczęściu, na spełnieniu. Skąd znowu te problemy? Skąd te niepowodzenia, te trudności i bariery? Dzisiaj na naszej 130. ceremonii otrzymasz kolejny klucz. Klucz do szczęścia, spełnienia, rozkoszy, radości życia, lekkości życia, cieszeniem się tym pięknem dookoła Ciebie. Dzisiaj bowiem otrzymasz dokładne przesłania. Co powoduje, że pewne negatywne sytuacje powtarzały się w Twoim życiu? Jak to usunąć, jak to zmienić, jak to przemienić, by w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach Twoje życie było pełne szczęścia, spełnienia, radości, zdrowia, miłości i obfitości wszelakiej. By takie powtarzające się negatywne sytuacje nie miały już miejsca. Nasze dzisiejsze spotkanie jednak rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, naturalnie z magiczną oazą, symbol przemiany i transformacji, bo znów coś zmienia się i przemienia w Tobie, a następnie przejdziemy do wszystkich przesłań od siły wyższej i wskazówek na kolejny czas, by ukształtować Twoje życie idealnie, tak jak tego pragniesz i tak jak na to zasługujesz.